Witam Was, nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chciałabym Ci zadać dzisiaj kilka pytań. Czy byłbyś w stanie oddać swoje życie za ukochane dziecko? Pewnie tak. A czy byłbyś w stanie oddać swoje życie za swoją matkę, ojca? Pewnie tak, również tak. A czy byłbyś w stanie oddać swoje życie za bliskiego przyjaciela? Tu pewnie się pojawi wątpliwość, ale bardzo możliwe, żebyś się na to zdecydował. A moje kolejne pytanie brzmi, czy byłbyś w stanie oddać swoje życie za znajomego, za sąsiada? No tutaj już mamy poważną wątpliwość. A czy byłbyś w stanie oddać swoje życie za przechodnia? A czy byłbyś w stanie oddać swoje życie za swojego wroga, za kogoś, kto cię nienawidzi i cię przeklina, kto cię skrzywdził? I to właśnie zrobił Jezus na krzyżu Golgoty. On umarł za całą ludzkość i umarł za każdego człowieka z osobna. Umarł za ludzi religijnych, umarł za tych tak zwanych porządnych obywateli, umarł za ćpunów, alkoholików, prostytutki, umarł za zabójców, umarł za ateistów i umarł za tych, którzy go nienawidzą, przeklinają i z niego szydzą. Ale chciałam wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Przyjdzie taki dzień, gdy on powróci tutaj w chwale. Przyjdzie taki dzień, gdy on przyjdzie w światłości z całym światem duchowym, z aniołami i życzę ci, żebyś był na ten dzień przygotowany. I jedyne, co może cię naprawdę przygotować na ten dzień, to to, że będziesz pokutował ze swojego bezbożnego życia. Że sam przed sobą i przed Bogiem i przed ludźmi przyznasz się, że potrzebujesz Boga i potrzebujesz Zbawiciela. Że sam przyznasz się przed sobą, przed Bogiem, przed ludźmi, że twoje uczynki są jak splugawiona szata i że nie jesteś w stanie zasłużyć sobie na nic dobrego, że tak naprawdę jesteś godzien śmierci. Więc gdy będziesz sam, albo może teraz chcesz podejść do nas i porozmawiać, przyjdź do Boga i zawołaj do Niego. Powiedz Mu, że jesteś grzeszny, że Go potrzebujesz, że chcesz oddać Mu swoje życie, że chcesz uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli zrobisz to z wiarą, jeżeli zrobisz to szczerze, to staniesz się dzieckiem Bożym i będziesz pojednany z Bogiem. I wtedy będziesz oczekiwał drugiego przyjścia Chrystusa z niecierpliwością i z podekscytowaniem, bo będziesz wiedział, że wróci tutaj Twój przyjaciel, Twój Bóg, Pan w Król Królów, z którym jesteś pojednany i w którym masz życie wieczne. Amen.